Cześć wszystkim! Znowu PON7, dalszy ciąg Factorio na modach. Dobra, jak widzicie, zrobiłem sercownię. Działa na całkiem sprawnie, powiedziałbym. Ale to nie wszystko. Stwierdziłem, że zrobię już również drugi pas do przetwarzania. To się nazywa Sataryt chyba. Właśnie ta ruda, która daje nam więcej miedzi. I to powinno nam zaradzić problemy z miedzią. Przynajmniej zaradziłoby, gdyby to działało sprawnie. Mianowicie brakuje nam kwasu ziarnkowego, żeby zasilić wszystkie te ługarki. No i cóż, no i przez to produkcja troszkę nie domaga. A właśnie, to jeszcze muszę zrobić pętlę zwrotną, ale to za chwilę. Dobra, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Musimy zwiększyć produkcję kwasu siarkowego. W międzyczasie już chyba zwiększałem. Dostawiłem dodatkowe dwa zakłady chemiczne do produkcji tlenku siarki oraz dwa dodatkowe do produkcji kwasu siarkowego, ale to nie wystarcza. A mamy dużo ścieku do dyspozycji, więc to nie będzie problem. Musimy po prostu zrobić więcej zakładów, które będą produkowały kwas. Poza tym brakuje nam tlenu. Nie tak w ogóle, tylko w naszej sieci. Te elektrolizery, które tutaj mam, raz, dwa, tak właśnie dostawiłem parę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć również nie domagają. Bo dużo idzie do produkcji tego dwutlenku siarki. Tlenku siarki czy dwutlenku siarki? Dobra, w każdym razie potrzebujemy również tlenu więcej. Problemy z tlenem sobie zaradzimy sobie tak, że wymienimy elektrolizery na elektrolizery Mark II. Do tego będziemy potrzebowali tych cegieł, które sobie wyrabiamy już na szczęście. 3, 4. Więc zaraz je sobie dziabnę. Kwas siarkowy. Tak, to dwutlenek siarki jest potrzebny do kwasu siarkowego. No i zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Tylko cegły są tutaj. Wow, one się stakują po 1000. Bardzo fajnie, przyda się to. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Tutaj może się przydać przejście. I powymieniajmy sobie. Tak, jak się tylko porobią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, piąty jeszcze nam będzie potrzebny. Zaraz zobaczymy, jak to wpłynie na sytuację z tlenem. No chyba lepiej jest, co? Tutaj już na pewno nie brakuje. Tutaj również nie brakuje. Więc jak nigdzie nie brakuje, no to chyba jest okej, co? Dobra. To weźmy się teraz za kwas siarkowy. Ponieważ będziemy potrzebowali go jeszcze dużo więcej. Ponieważ obok tej linii zrobimy sobie jeszcze linię z... która będzie przetwarzać bobomium. A potem jeszcze zrobimy sobie linię, które będą robić javelit. Czekajcie, żeby nie pojawił. Iwolit oraz jeszcze rubiryt. Tak? Nie. Rubiryt również potrzebujemy, ale potrzebuje innego kwasu. Te trzy podstawowe rudy, czyli szafarit, satiryt i bobomium wymagają kwasu siarkowego. I wolit wymaga kwasu wodorofluorowego. Rubid wymaga azotowego, a to wodochlorowego. Okej, więc rubid w takim razie pewnie sobie stajemy na razie tak jak jest. Ale i wolit bardzo chciałbym mieć przetwarzanie, ponieważ z i wolitu otrzymujemy aluminium.
Z bobomium w sumie też otrzymujemy aluminium, ale bobomium daje nam olej, ołów, a to nam daje żelazo, którego chyba trochę bardziej potrzebujemy. Okej, okay, dobra. Zrównówmy może badania. Na przykład zwiększona ładowność podajników masowych. Panele słoneczne 2. Duży panel słoneczny. Panel słoneczny Mark 2. W sumie również moglibyśmy zbadać, ale to wymaga srebrnych płytek, więc raczej tego nie będziemy robić. A tych raczej też nie będę korzystał, wolę te standardowe. Okej. Zobaczmy, co możemy tu sobie jeszcze przebadać. Przetworzenie geod. Błękitna geoda. Kryształowa papka. Z kryształowej papki możemy co potem robić? Inne papki generalnie. Okej, na razie mnie to nie interesuje. Cement, glas, szkło. Właśnie, co się z tym robi? Surowy rubin. Ciekawe, jak to otrzymać. Surowy rubin z rudy rubinu. Ok. Rubin. Ok. Nie wiem w takim razie, jak otrzymać rudę rubinu. Że się ją jakoś krystalizuje czy coś? Zobaczymy później. Dobra. Weźmy się za kwas siarkowy. Myślę, że tutaj to zrobię. No, tutaj trochę wolnego miejsca. Dobra, skasuję to wszystko. Może nawet wezmę trochę niwelacji, tutaj jeszcze zrobię trochę miejsca. Przy okazji troszkę nam również brakuje energii, że obecne generatory parowe są już blisko maksymalnej produktywności, więc powoli będziemy musieli robić alternatywne źródła energii. Ale chciałbym poczekać z tym do iwolitu. No, ci zwykły, nie, to nie. Ponieważ iwolit da nam dużo rudy żelaza, która da nam dużo stali, a stal jest potrzebna do paneli słonecznych. Okej, kobaltu moglibyśmy, przetwarzanie kobaltu zrobić. Ponieważ sztaba żelaza, sztaba kobaltytu. Ponieważ moglibyśmy zrobić kobaltowy topór, który jest fajny. Dobra, one się muszą chwilowo podładować, tak. Może zrobię im tutaj dodatkowy roboport. Żeby mogły się szybciej ładować, jak będą to ścinać. A tymczasem możemy tutaj trochę połatać. Ciekawe, czemu tutaj coś takiego pokazuje. Okej, dobra. Jeszcze troszkę będę musiał potrzebować. Myślę, że tutaj sobie zrobimy naszą dużą przetwórnię siarki. Ten ruda satarytu pójdzie donikąd. Czy zmarujemy ją, ale to nie szkodzi. Nie jest, i tak nie jest zbyt duża.
Dobra. Więc tak. Wiertnice wydobywcze 2. Mosiężne. W sumie to nie byłoby aż takie trudne do otrzymania, ale... Dobra. Materiały łatwopalne. To nam będzie w przyszłości do czegoś potrzebne. Więc może zbadajmy to. Więc tak. Produkcji kwasu siarkowego potrzebujemy trzech rzeczy. Hydroinstalacji, które produkują siarkę z ścieku siarkowego. Potrzebujemy zakładów chemicznych, które produkują tlenek siarki, a one potrzebują dodatkowo tlenu. Oraz potrzebujemy zakładów chemicznych, które produkują kwas siarkowy. One potrzebują jeszcze wody oczyszczonej. Okej, wiecie co? Ewentualnie tutaj sobie również możemy otworzyć dodatkową hydrolizę. Powiedzmy tutaj. Jeżeli nadal nie będzie starczyć nam tlenu. Rury się już zapełniły z tlenem, więc powinien być chwilowo powinno być z nim ok. Dobra, co jeszcze mamy? Mur żelbetonowy. Ciekawe. Panel słoneczny pojazdu Mark 2. Elektryczny boiler. To jest ciekawe. Zaawansowana chemia. Elektrolyzer 3. Aluminium, rura mosiężna. Okej, to jest fajne. To może to zbadajmy. Dobra. Zaczniemy od hydroinstalacji. Tak, oczywiście nam prądu też chwilowo brakuje czasami. I będziemy musieli jakoś tam doprowadzić ściek. Ściek siarkowy. To raczej nie będzie problemem. Tutaj już mamy rurę. Okej. Guma. Dobra. Tak, hydroinstalacja. Zróbmy sobie może z 5 tego. W międzyczasie część z tych rzeczy może być już pousuwana. Chromu nie potrzebuję czegoś takiego jeszcze. Złota, gunmetal, ołów. Mangan, nikiel, srebro, solder. Okej. Moglibyśmy robić coś z cyną. Sztabki cyny, sztabki łowiu, znaczy raczej cynkiem. Okej. A właśnie, może coś innego, co moglibyśmy odblokować, co by nam odblokowało coś do robienia z niklem. Okej. To dałoby nam nikiel. Tylko co potem z tego niklu możemy zrobić? Antena roboportu Mark 3. Na przykład. Steel smelting. Jeżeli moglibyśmy sobie również robić stal z niklu i z kobaltytu. Ciekawe. Electrolyzer 2. Okej, tego nie potrzebuję. Radar 2. Też nie potrzebuję. Rocket booster. Aluminium nitrate. Amonii kwas azotowy. Rocket booster. Wygląda na to, że to jest jakby paliwo. Bardzo wydajne. Okej, fajne. Zbiorniki CI. Okej. Nawóz. Okej, nieważne. Noktowizor. Dobra, może zacznijmy te rzeczy badać. Ty już nie kopiesz.
One jeszcze kopią, to niech zostaną. Okej. To na razie może przestać lecieć. Nie chcę, żeby tak dużo tam leciało. Zatrzymało się tutaj przetwarzanie, ponieważ mamy pełną żużlowej papki. Co dalej chcemy? Siła rażenia loftek. Dobra, zbadajmy i to. Ponieważ nie działa nasza filtracja. Tak? A nie, tutaj. Te rzeczy nie działają, ponieważ nie mają kwasu siarkowego, nie mają. Tutaj węgiel odciąłem. Okej. To trzeba naprawić w takim razie. A było przez przypadek. A bo chciałem tędy go puścić, okej. Robi sens. Dobra, roboty to pozdejmują. Dobra, róbmy tą rurę. Tutaj sięgniemy aż stąd. No nie do końca. Dobra, jakoś to później naprawimy. Na razie nie potrzebujemy tam więcej kamienia. A tutaj myślę, że zawrócimy. I tutaj postawiamy nasze hydroinstalacje. Dobra. Nie, powiedzmy, że tak będziemy stawiać. Równo. Przede wszystkim poustawiamy ściek siarkowy. Dobra. I tutaj potrzebujemy pewnie zakładów chemicznych po prostu, tak? Zakład chemiczny. Tak. A, oraz tlenu. Dobra. Zakłady chemiczne gdzie były tutaj? No i właśnie, to będziemy jeszcze odprowadzać. Będziemy do tych głównych rur tutaj odprowadzać, gdzie mamy wodę oczyszczoną. Znaczy wodę oczyszczoną będziemy tutaj odprowadzać, a wodę mineralną będziemy puszczać do ścieku po prostu. Gdzieś na dole. A właśnie, rur mi brakuje.
kodziemne parę, albo może po prostu zamówię. Rura żelazna. I kolanko. Prawda, lecą roboty, tak, powinny lecieć. Dobra. To jeszcze postawię roboport. Tak, potrzebujemy jeszcze paru rzeczy. Potrzebujemy tego ścieku na wodę mineralizowaną. Ale co to rury? Sobie parę zrobię w ręce. Tak, powoli lecą. Nie widzę, żeby leciały wszystkie rury. Powinny lecieć. A nie, dobra, gdzieś już lecą, bo zapas się robi. Przy okazji, dodaliśmy sobie tą produkcję satirytu, to mniej więcej rozwiązały się problemy z miedzią. No, teraz trochę to jeszcze stoi, ponieważ to nie jest w pełni wydajne. Jak puścimy tą produkcję siarki, to powinno być ok. Dobra. Teraz to chcemy robić podziemnymi. Chcemy to dostarczyć tutaj. Więc chyba starczy cały czas tu iść po prostu. Okej. Gdzie pierwsza część? Będziemy musieli też sobie tutaj jakoś tlen dostarczyć, ale to za chwilę. Powiedzmy tutaj gdzieś sobie postawimy ten ściek. Gdzie on był tutaj? Mogę prosić o jakiś prąd. Dziękuję. Dobra, i tutaj? Jak to długo trwa? Jedną sekundę. Chyba taki inserter powinien wystarczyć. Dobra. Poróbmy to tak. Jeszcze jakiś prąd. Albo nie, zobaczmy, jak to z linią będzie wyglądało.
A, dobra, myślę, że tak będzie ok. No i dobra. Teraz musimy sobie postawić dwutlenek siarki. Też chyba będziemy dostarczać długimi. Aż tutaj potrzebujemy rury z tlenem. Tak, dwutlenek siarki. Tak, ale jeden długi powinien starczyć. Dobra. 2, 3, 4, 5, 6. Spróbujmy na razie. I teraz tak. Rurę z tlenem mamy tutaj. Więc nie będzie problemu ją trochę przeciągnąć. W sumie wiecie co, chyba pokasuję już tutaj te kopaczki. Albo chociaż nie. Je trochę ewentualnie przesuwać. Ok, odcięłem prąd. Trzymajcie. Więc tak. Dump Mark 2. Chciałbym, żeby one szybko to wykopały. Chcę pousuwać ten węgiel, który tutaj zalega jeszcze. Żebym mógł tutaj spokojnie bobom ją kopać. Nie, znaczy rubit. Ok. Taka skomplikowana konstrukcja może już nie będzie potrzebna, bo przeniesiemy ją dalej. Dobra, tutaj chcę połączyć to. No i dobra, spójrzmy na tą rurę z tlenem. Okej. To jest drobny problem. Będziemy musieli go ominąć. Raz. Ok. Skręcimy trochę. Dobra, i tutaj jeszcze potrzebujemy po jednym inserterze. Który mi zabrakło oczywiście. Właśnie. Mogę spłatać sobie więcej slotów logistycznych? Polo logistyczne w postaci 3. Jasne, że mogę. W takim razie zróbmy to. Ok. Tak, może jednak zrobię podziemną. Żeby móc na razie to przechodzić jakoś pod tym. Ładnie. Ok, potrzebujemy jeszcze drugiej serii fabryk.
No już muszą być w odstępach od o jeden. Woda oczyszczona. Tlenek siarki. Tak. Co na razie zrobimy 4, ponieważ one się chyba robią szybciej niż produkuje dwutlenek siarki. Dobra. Czy nie będzie z tym problemu, że to tak będzie rozstawione? Będzie. Ponieważ nie będzie jak przejść między nimi. Troszkę dalej to ustawmy. 2, 3, 4. Jest tak, kwas siarkowy. Ciach, ciach. Ciach, ciach, dobra. Dobra. To się podłączymy gdzieś tutaj. Jest woda oczyszczona. Jak nam będzie brakowało, to będzie się stamtąd dochodziło. Po prostu. I jeszcze tutaj to zróbmy. No i dobra. Mamy produkcję kwasu siarkowego. Teraz chcemy to rurą doprowadzić z powrotem. Z powrotem gdzieś tutaj. Powiedzmy tutaj nawet. Albo tutaj. Możemy to gdzieś puścić obok tej rury z tlenem po prostu. Tylko jeszcze postawimy parę tych, dobra. O, kolanek mi zabrakło. Teraz pewnie robociki mi podnoszą. Tam. W tym czasie mogę sobie parę zrobić sam, pewnie. Niekoniecznie. Ara, robociki nieście mi. Nie są, tylko po drodze czasami gubią zasięg. Fajnie. Dobra, skończmy to szybko i zobaczymy, jak ruszy nam produkcja satyritu. Po dodaniu tego. Za daleko. Dobra, też za daleko. Ładnie. Dobra, tutaj też. O, pięknie. Dobra, roboty, sprzątnijcie to. Nie może się tam jakieś badzie walać tak, nie wiadomo gdzie. Dobra, chyba jednak będziemy musieli trochę skręcić.
Dobra. Okej. To jest kolanko, więc... musimy to... tak zrobić, powiedzmy. Okej. Czy produkcja ruszyła? Wygląda na to, że tak. Kwas siarkowy ruszył. Zobaczmy na nasz zapas. Tak. Szybko zaczął rosnąć. Okej. Czy to już wszystko działa? Tak. Chociaż jeszcze trochę mu brakuje. Że musimy pompę dostawić? Nie. Ma zapas, ma zapas. 20 to zapas pełen. Jaki potrzebuje. Tak. No dobra. Zobaczmy, jak sprawiła się nasza gęstość miedzi. No w sumie nie widać, żeby się poprawiła. Tutaj się przetwarza ta papka. Powoli się zaczęła spadać, więc się przetwarza. A, był problem z tym, dlatego się nie przetwarzało. Dobra. Więc powoli to ruszyło. No to fajnie. Jak to sobie spojrzymy tutaj, no chyba jest troszkę więcej miedzi niż wcześniej. Dobra, co możemy sobie jeszcze zrobić do badań? Kiwony 2. Mark 3. Dobra, niech będzie. Dobra, to było w tyle w tym odcinku. Co teraz sobie planujemy? Chcę otworzyć sobie również bobomium, przetwarzalnię, taką sortownię prawdziwą. Mam nadzieję, że starczy mi tej obecnej instalacji z kwasem siarkowym. O! Ścieku zaczął nam chyba trochę ubywać. No to ciekawe. A, niekoniecznie, dobra. Może to tylko chwilowe było. Oraz z iwolitem. I woli to pewnie gdzieś tutaj będziemy stawiać. Ale najpierw może zanim to zrobimy, to może otworzę fabrykę nauki wojskowej. Tak, ponieważ przydałyby się czołgi. Czołg wymaga wojskowych pakietów. Poza tym już wszystko mamy. A, jeszcze parę innych rzeczy musimy zbadać po drodze, więc zróbmy to. Ponieważ zaczęli nas już tutaj atakować obcy. Co prawda przychodzą z drugiej strony jeziora. Jak dostawiłem tutaj te elektrolizery, to trochę smrodu zaczęło do nich przychodzić, więc ci obcy zaczynają nas już atakować. I ten, no. Tutaj też mamy parę obcych do wyczyszczenia. Nie chce mi się biegać z wieżyczkami, ponieważ to jest monotonne. Więc po prostu zrobiłbym sobie czołg i poczołgował trochę tych obcych. I myślę, że byłoby fajnie. Dobra, więc może na tym się skupimy w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!